Udało mi się nowego KTM-a dostać na półtora dnia. No to przenieśmy się nim trochę. Zobaczymy, jaki jest nowy KTM. Dobra, mamy nowy KTM 1290 Super Adventure 2021, ten, który wyszedł dopiero w tym roku. I właśnie miałem okazję chwilę się nim przejechać. No powiem wam, że fajny jakiś taki, bardziej chyba kurczę zwinny jest niż mój. Optycznie no to widzicie, potężny wydech, dużo większy niż moim. I inny kształt zupełnie, taki jest bardziej owalny, dwie dziurki z tyłu. Rzecz gusto, nie dyskutuję, komuś się to może podobać, komuś nie. Mnie chyba się to mniej podoba, ale to też czasami tak jest, że się człowiek przyzwyczaja potem do czegoś, mu się podoba to, co mu się na początku nie podobało. No lampa, no to jasna sprawa, to zupełnie przekonstruowana. Doszedł radar, bo ten motocykl ma aktywny radar, czyli możecie ustawić sobie jakąś odległość za pojazdem, za którym jedziecie i utrzymywać ją na autostradzie. Nie wiem, czy to potrzebne, czy niepotrzebne, ale jest. No jak jest, to ktoś pewnie czasem sobie tego użyje po prostu. Taki jest bardziej przesadzisty w ogóle. Tutaj więcej ma tego plastiku. Potężniejszy mi się wydaje z przodu, ale zwinniejszy. I jeździ się, powiem szczerze, fajnie. Jakbym się miał zamienić na nowego, to chyba bym się zamienił, rzeczywiście. O, to co widzę, poprawił KTM. Dziękuję, że oglądają ludzie z KTM-a mój film i wpadli na to samo. No wreszcie ta autunienka tutaj jest i nie będzie grzało ziemniaczków. To jest dobra rzecz, że to poprawili. No i ten dashboard, słuchajcie, kawał kolorowego ekranu. Trochę się musiałem przyzwyczaić do architektury tego ekranu, no bo jest inaczej niż u mnie, ale menu jest generalnie podobne. Jak się wchodzi w menu, no to właśnie od razu te zakładki widać, które są u mnie poukrywane. Tutaj widać, co jest w poszczególnych zakładkach, czyli informacje o podróży. Trip, info one, trip, reset trip. Potem mamy sekcję motorcycle i tutaj mamy ride mode, czyli mapy zapłonu, ABS mode, włączyć, wyłączyć offroadowe, MTC, czyli ta kontrola trakcji KTM-owska, suspension, dalej. I tu mamy coś nowego, czego nie znam, preloader adjuster 20%. A, okej, fajne. Czyli to zastępuje te piktogramy, które są u mnie, u siebie mogłem ustawić motocykl tylko na jazdę solo z bagażami, jazdę solo z pasażerem i z bagażami. A tutaj możecie dokładnie sobie, widzę, ustawić tyle, ile potrzebujecie. Było na 20%, jak odbierałem od dealera, dobrze mi się jeździło, więc to zostawiam. To jest nowa rzecz, bo to jest ten radar. Nie rozgryzłem tego systemu jeszcze, więc nie będę tutaj kombinował. Bluetooth, połączenie z telefonem. Okej. W porządku, mniej więcej jest to wszystko tak samo. No to generalnie jest ten sam motocykl. Silnik jest ten sam. Jest ten sam, ale jest inny, bo jest wiele rzeczy poprawionych. I tak jak mówię, jeździ się nim, wydaje mi się, że tak jakoś zwinniej. Może to jest jakieś takie wrażenie, że dzisiaj na niego wsiadłem i jeżdżę pierwszy moment. I to jest po prostu nowy motocykl. Ale takie mam wrażenie, słuchajcie. Pojeżdżę sobie jeszcze chwilę i potem na spokojnie może jakoś to podsumuję, albo może zostawię tak, jak jest. Generalnie to jest fajny motocykl, jak ktoś, nie wiem,
ma okolice 40, kończy jazdę na ścigaczu, chciałby jeździć czymś wygodnym, a mieć podobne wrażenia, no to to są właśnie dla niego motocykle. Bo jest zwinnie, jest szybko, jest dużo poweru i jest wygodnie i można zabrać i kufry, i dziewczynę. I naprawdę dużo rzeczy można robić tym motocyklem. Także jest motocykl, jest fajny. No to jak już zauważyliście, miałem okazję pojeździć tym nowym KTM-em 1290 Super Adventure S model 2021. Przejechałem motocyklem 350 km, no to jest już jakiś taki, jeden bak wypaliłem. Czyli na gorąco mogę Wam powiedzieć, jakie są różnice takie na pierwszy rzut oka pomiędzy tym, a tym poprzednim, którego jestem użytkownikiem. I tutaj może taki mały disclaimer. Kiedy kupowałem swój motocykl, to wydawało mi się, że mój versus poprzedni, no to jest rewolucja. A to była rewolucja, ale to była rewolucja optyczna. Tam się zmieniła buda, ten wygląd tego motocykla się zmienił absolutnie, dlatego wszyscy myśleli, że to jest nowa generacja KTM-a. Ale technika pozostała w zasadzie ta sama. To tam się wiele nie zmieniło. Tutaj mamy sytuację, wydaje mi się, odwrotną. Ten motocykl nowy na pierwszy rzut oka jest bardzo podobny do poprzedniego modelu. No dobra, zmieniła się lampa, bo tam radar doszedł, więc musieli tam lampę z przodu przekonstruować. Troszeczkę inny zbiornik paliwa, wydech jest powiększony. No jak się patrzy z boku na jeden i na drugi motocykl, linia tego motocykla, wizualnie one są bardzo podobne. Myślę, że jak ktoś nie jest KTM-owcem, to mógłby pomylić jeden i drugi motocykl. Zresztą moje dziewczyny, czyli żona i córka, przyjechałem nowym motocyklem, bo one nie zauważyły, że to jest nowy motocykl. KTM było napisane, no to KTM to KTM. Także taka to jest zmiana, że z zewnątrz tego za bardzo może nie widać. No chyba, że się ktoś zna, jest fanatykiem i hobbystą, tak jak my, no to wiadomo, że my tam zmiana setu podnóżka i od razu jest to zauważone, że tam się 2 cm podnóżek przeniósł w inną stronę. Natomiast technicznie to jest kompletnie nowy motocykl. To jest motocykl zbudowany zupełnie inaczej. Tam jest wiele rzeczy przekonstruowanych. Nie będę po kolei mówił, co tam się zmieniło. No to możecie sobie odpalić jakiś techniczny katalog i sobie tam wszystko poczytać. Ale co jest ważne, te wszystkie zmiany przekładają się na sposób jazdy tym motocyklem. I tym nowym motocyklem jeździ się po prostu dużo fajniej. Pierwsza rzecz, dlaczego tak jest? Dlatego, że został obniżony środek ciężkości. Silnik poszedł trochę do przodu, wszystkie płyny, wszystkie zbiorniki z płynami zostały obniżone, jest lepszy nacisk na przednie koło i wspaniale tym nowym motocyklem się jeździ po zakrętach. No na pewno jest to różnica odczuwalna, jak ktoś się przesiądzie z mojego motocykla, tego ja kupowałem model 2019, na ten model 2021, to po prostu czuć. No tym bardziej, że miałem okazję pojeździć swoim, pojeździć tym nowym i oczywiście wróciłem do swojego motocykla i teraz właśnie wróciłem z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a parę dni temu dosłownie jeździłem tym nowym KTM-em. Także to jest wszystko na gorąco. Także brawo KTM za te zmiany, no bo one fajnie wpływają po prostu na sposób prowadzenia tej maszyny. On idzie, kurczę, jak po szynach w zakręcie. Bardzo progresywnie się składa. Bardzo mało siły tam trzeba wkładać w jazdę tym motocyklem, mimo że to jest dalej ten sam wielki, ciężki KTM, no to on się prowadzi jak po prostu, wiecie, lokomotywa Juliana Tuwima, igraszka blaszana, no świetnie naprawdę to jest zrobione. Druga taka miła rzecz dla właścicieli KTM-a to jest to, że KTM poradził sobie wreszcie z odprowadzaniem ciepła z tego motocykla. Te nowe cylindry są obudowane jakimiś tam specjalnymi radiatorami. Kolektor jest fabrycznie, już widzę, obłożony tą otulinką, która eliminuje wydzielanie się ciepła z tego tylnego kolektora. No i wreszcie mamy KTM-a, który, kurczę, nie grzeje w tyłek. No i to jest super, bo to w poprzednim mówiłem
w moim filmie, jak opisywałem swój motocykl, że jak ktoś jeździ codziennie po Lofotach, to okej, nie musi płacić za podgrzewaną kanapę, bo podgrzewana kanapa w KTM jest w cenie. No to teraz pewnie, jak ktoś by chciał sobie dokupić podgrzewaną kanapę do KTM-a tego nowego, no to ma to więcej sensu, bo kanapa nie jest podgrzewana, jest to no fajne jest to myślę, że tam wiele osób to doceni. I to są, myślę, takie najważniejsze zmiany w tym nowym motocyklu, które przekładają się na komfort użytkowania tego motocykla i na sposób prowadzenia tego motocykla, na jazdę tym motocyklem. Z takich już dodatkowych rzeczy, no to troszeczkę jest to przekonstruowane menu. To jest pewnie kwestia przyzwyczajenia. Jak ja się przesiadłem, no to trudno mi się było w tym nowym menu odnaleźć. Ono jest podobno łatwiejsze w obsłudze. Ja jakieś tego nie odczułem, ale pewnie za krótko jeździłem tym nowym motocyklem. Na pewno graficznie jest to wszystko ładnie zrobione, bo nawet jak ktoś nie wie, co to jest, jakiś tam skrót MTC czy jakieś inne, to tam są takie kolorowe obrazki, wszystko jest pokazane, podświetlone, co i jak się robi, więc to jest fajne. Nie trzeba znać żadnego języka obcego, żeby tam... Możecie sobie po angielsku ustawić, też będziecie wiedzieli, o co chodzi. Więc to jest ok. Z taką kosmetyczną zmianą wreszcie nie włączam długich cały czas, co notorycznie robię w moim motocyklu, bo skrócono no to takie cięgiełko do świateł długich, już nie zahaczam rękawiczką, czy nie zahaczałem rękawiczką o tą dźwignię włączenia długich, ale KTM dokładnie to samo zrobił z prawej strony kierownicy i tam jest taka dźwigienka do skrótów. Można sobie C1, C2, tak jak w aparatach fotograficznych, można sobie po prostu zrobić skróty do ulubionych funkcji. Jak ktoś, nie wiem, często zmienia nastawy zawieszenia, to wrzuca sobie zawieszenie pod jakiś skrót, na przykład C1. No i tam wtedy nie musi przez to menu się przeklikiwać, tylko od razu sobie wchodzi w C1 do tych nastawów. I ta dźwigienka już jest na tyle długa, że prawą ręką cały czas chodziłem w skróty, czyli jak chciałem, nie wiem, patrzeć sobie na prędkościomierz, to patrzę, a tam się wyświetla zawieszenie albo coś innego. Także KTM lubi takie za długie te dźwigienki zrobić. No i w ogóle tych guzików jest bardzo dużo w tym nowym KTM-ie. To oczywiście jest kwestia przyzwyczajenia, ale mi się wydaje, że im mniej tych guziczków jest, tym jest to po prostu jakoś tak lepiej się obsługuje. No tutaj jest już tego dość spore, ale tak jak mówię, nie chcę tam, wiecie, narzekać, bo to nie ma co narzekać, tylko się trzeba po prostu przyzwyczaić. Jak ktoś jeździ godzinę motocyklem, to tam coś mu może przeszkadzać, ale jak się pojeździ 3 dni, to już dokładnie wiemy, gdzie jest który guziczek i co on obsługuje. Także to są takie kosmetyczne zmiany. Fajną rzecz zrobili, jest na baku taki pojemniczek na dokumenty, na klucze, zamykane. I on jest bardzo ok. No chyba, że ktoś tankback chce założyć. No to jak założycie tankback, to absolutnie nie macie dostępu do tego schoweczka. No ale to wtedy te wszystkie klamoty, możecie, które normalnie byście mieli w tym tankbagu, możecie mieć w tym schoweczku. A na co dzień bardzo fajne. Ja jak tam do pracy jeździłem przez chwilę tym motocyklem, to sobie tam, nie wiem, kluczyk z pilotem do bramy na przykład wsadzałem. No bo cyk, pyk, otwieram. No, wygodne wtedy to wszystko było. U mnie takiego schoweczka nie ma, więc podjeżdżam, muszę stanąć gdzieś tam do kieszeni i znaleźć tego pilota. To jest fajne. Jakieś kwitki na autostradę pewnie tam można sobie wsadzić. No to jest ok. Patent. No i tyle. U dealera KTM w Warszawie ten motocykl jest dostępny w tej chwili w jazdach testowych, także jak ktoś chce, ma ochotę zmienić albo się przejechać, to myślę, że tam się z chłopakami można dogadać. Z tego co wiem, to już chyba są motocykle w Polsce, kurczę, wyprzedane. On zszedł podobno jak świeże bułki, no, ale powiem wam szczerze, że się nie dziwię, bo naprawdę kawał fajnej maszyny. No jest droższy oczywiście trochę niż poprzedni model. Czy warto dopłacić? Moim zdaniem tak, bo to są rewolucyjne zmiany. Ten motocykl jest po prostu lepszy. I tyle, słuchajcie. Nie będę dłużej ględził, trzeba się po prostu przejechać. A ja się zbieram na jakąś kolejną wycieczkę niebawem. A w międzyczasie byłem na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, to potem zrobię materiał i pokażę wam trochę zamków, które możecie znaleźć na szlaku Orli Gniazd. Do zobaczenia. Cześć.